Cześć, z tej strony Piotr, kanał Peter Mini Figurki. Dzisiaj zajmujemy się zestawem 60230. Zestaw ten został wydany w roku 2019. Cena katalogowa to 179 zł. Dostajemy tutaj 209 elementów, czyli cena za jeden element wynosi 57 groszy. I już za chwilę robimy sobie unboxing, a potem już pełną recenzję. Jeszcze przyjrzyjmy się kartonikowi. Otóż z przodu tak on wygląda. Z tyłu mamy jakieś takie scenki. Po boku ostrzeżenia. A tu jeszcze takie zdjątko. I również ostrzeżenia. Więc kartonik się prezentuje dosyć ładnie. Ja kupiłem ten zestaw w Smyku za cenę 109 zł. A teraz to jest najtańszy zestaw. No dobrze, i już tutaj widzimy, że mam odpakowany zestaw. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. O, woreczek numer 3, numer 2 oraz 1. I zgadując, pewnie będziemy mieli tutaj 3 instrukcje. Tak mi się zdaje, druga instrukcja. I czy tam jeszcze coś jest? A nie, nic tutaj nie mamy, więc ja się biorę za budowanie i się widzimy już na pełnej recenzji zestawu. No to dobra, widzicie już taką makietę. Ja ją przerobiłem, ponieważ w tej recenzji zestawu Benków tam powiedziałem, że taka będzie makieta i już jej nie zmienię, ale się okazało, że ją zmieniłem. I tutaj możecie napisać mi, co się Wam najbardziej tutaj podoba, ale to pierw musimy sobie omówić poszczególne elementy, a następnie figurki. To ja zacznę może od tego tutaj małego laboratorium. Tutaj to sobie zaczepiłem na groszek, żeby to tak nie było pod kątem prostym, tylko tak inaczej. Tutaj jest to fajnie zbudowane. Mamy taki uchwyt, rękę i taki element, na którym przyczepia się tą lampę i tutaj naprawdę mamy ciekawe groszki, dwa różowe, jeden niebieski i taki jeszcze zielonkawy. Mamy tutaj również fajną roślinkę, chociaż ona jest w miarę normalna, często takie liście dostawaliśmy, ale ta kopułka naprawdę jest bardzo ładna. No i ten taki pierścień, bo to raczej dostawaliśmy brązowy, podobno ja mam dwa takie. No i tutaj mamy to tak zamocowane na taki uchwyt. I tutaj powiem Wam, że bardzo jest ciekawym elementem taki oto kamień, że on tutaj ma jeszcze w środku takie jakby świecidełka, więc to ładnie wygląda naprawdę i są aż dwie sztuki, więc to jest na wielki plus. A tutaj sobie postawiłem ten drugi i teraz przechodzimy do tego miejsca, gdzie jest komputerek. Mamy tutaj tradycyjną klawiaturkę. Ładny komputer, troszeczkę inny niż te takie tradycyjne. No i tutaj podkreślam, że nie ma żadnych naklejek, więc to mnie bardzo cieszy. Mamy jeszcze tutaj właśnie takie kółeczko z jednym studem na środku, żeby można było wpiąć ten kamień. A tu jest jeszcze taki kwadraciany z również jednym studem na środku. Mamy tutaj również takie tradycyjne koła. A tu jest taki element kwadratowy. Więc to ładnie tutaj wszystko wygląda i to sobie odstawiamy tu. I jeszcze dostawaliśmy tutaj lupę, ale to potem, bo to jest do minifigurki. Tutaj widzicie pana, no, któremu niestety się nie udało przejść tej turbiny, takiej jakby ja tam może troszeczkę poprawię. I ja tutaj muszę ściągnąć wtedy to. I zobaczcie, to się wszystko kręci, więc to naprawdę jest bardzo fajne i ona może się kręcić. No niestety nie wytrzymał tego, więc wymiotuję jakby i tutaj to sobie mogę położyć tak, ponieważ ja raczej ten zestaw po prostu położę gdzieś, ale oczywiście będę też na niego spoglądał. I tutaj jeszcze mamy to, ale to potem Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Kolejnym elementem jest taka oto bieżnia. Jest ona bardzo łatwo zbudowana, ponieważ tutaj dostajemy takie same elementy jak w tym zestawie bankowym, tylko że tam były szare chyba, tak, a tutaj są czarne. Tu jeszcze jest skos, również skos, to jest nadruk, więc bardzo ładnie. I ten uchwyt tradycyjnie wszystko i tutaj można sobie wpiąć i niech biegnie.
Kuszenie jest bardzo dobre, ponieważ kusi ją pizzą i za chwilę Wam pokażę, jak to jest zamocowane. Otóż zobaczcie, tu jest taki groszek z wgłębieniem i na tym groszku się po prostu tą pizzę mocuje. No i tutaj naprawdę również się bardzo cieszę, ponieważ dostałem taki pierwszy karton od pizzy, taki stary, ponieważ mam jeszcze ten z 12 serii, który Wam za chwilę pokażę. I tu już możecie sobie porównać. Mi się osobiście ten bardziej podoba, no ale ten jest starszy, więc to jest taki fajny, stary element, więc jak najbardziej. Wy też możecie pisać w komentarzach, który karton Wam się najbardziej podoba. No, ale myślę, że większość powie, że ten. I już przechodzimy tutaj do takiego tutaj, jakby to powiedzieć, drona. I to już nie jest to samo, co w serii 20. On jest łatwo zbudowany, po prostu na taki 1x1 prostokątny klocek. I są poprzyczepiane te nóżki, jakby tutaj jest jakieś światełko, no i jest to śmigło, które się kręci, więc wszystko jest ruchome. Pilota sobie omówimy potem przy minifigurkach. Przejdźmy teraz do rakiety. Ona, jeszcze podkreślam, że ona dostała klocek 4x4 szary, który właśnie tutaj widzicie. To jest ten, ja po prostu go wykorzystałem do makiety i to również się wszystko kręci. Jest ona bardzo łatwo zbudowana. Normalny taki klocuszek, znowu czarny groszek z tym kółeczkiem i ogień, więc bardzo nam się to przyda. Jeszcze tutaj widzicie taki już znany nam bardzo element. Są również dwa takie tutaj elementy. Tu taki jest. A tu są z takimi jakby fajne takie do drapiania jest. No i ten element jest troszeczkę bardziej unikatowy, ale jest też raczej często spotykany. Figurkę sobie tutaj postawię. Jedyne co jeszcze dodałem od siebie to tutaj te skały, żeby on po prostu mógł sobie skakać po tych skałach. I za chwilę Wam jeszcze pokażę taką jedną moją tutaj tajemnicę, ale pierw przejdźmy do tego, no i aż się Pan przewrócił z wrażenia. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeden z tych elementów jest zapasowy. Po prostu chciałem, żeby tak sobie jakby skakał troszkę. I już Wam pokazuję tą konstrukcję. Jest ona troszeczkę za bardzo symetryczna, ponieważ jest dokładnie tak samo tutaj zbudowana, tak? No, no nie za bardzo się tutaj przekonuje jakieś tutaj jeszcze skały, chociaż teoretycznie na zdjęciu pokazuję, że tutaj można to sobie wpiąć, no ale troszeczkę jednak szkoda tego kamienia, więc ja sobie kładę to tu. No i można sobie tutaj postawić flagę albo po prostu tą figurkę, więc to tutaj tak sobie położę. I jeszcze tutaj mamy fajny element, czyli po prostu podstawkę do tego robota, którego sobie omówimy jako minifigurkę. I tutaj to wyrwałem, żeby Wam pokazać, jak to ładne są te takie jakby barierkowe elementy. Podobnie też czasami dostajemy coś w tym stylu, więc to się ładnie komponuje. Tutaj są takie jakby kaloryfery, a tu jest 1x2 z wypustką na środku. I tutaj można to sobie postawić. I teraz pytanie, jak ja to tam kładłem. Tak, dobra. To ja myślę, że tutaj sobie omówiliśmy wszystko, ale teraz Wam pokażę jeszcze jedną skrytkę, ale przyjrzyjcie się temu tłu, które zrobiłem sam, żeby to było tak podobne jak na Księżycu. I czy mi się uda to obrócić, żeby nic nie uszkodzić tutaj? Tak. I jak widzicie, tutaj jest taki murek po prostu, który powoduje to, że można sobie zaczepić tamto. Już Wam tutaj pokazuję, to się ładnie ściąga. I zobaczcie, gdzie trzymam zapasowe elementy. Oto tutaj jest ten skowek, jeszcze tutaj są włosy od tego tutaj pana, którego sobie omówimy, więc tutaj to tak sobie zaczepiam. Kładę to teraz tu. I nie muszę potem szukać zapasowych elementów po skrzynkach, tylko mam je ładnie schowane tutaj. Jeszcze widzicie z każdej strony, jak to jest zbudowane. I teraz już chyba przechodzimy powolutku do figurek. No dobrze, no to zaczynamy omawianie figurek. I tutaj już mam swój
Patent. Tutaj niestety nie mamy żadnej figurki dziecięcej, ale figurka numer jeden jest taki. Oto tutaj mężczyzna, który sobie biegał na tej mojej bieżni. Jest on tutaj fajnie zamalowany, jakieś tutaj są loga, nie wiadomo czego, pewnie jakieś wymyślone, no, ale tutaj powiem wam, że jest bardzo szkoda, że tutaj nie ma żadnych logo NASA, ponieważ po prostu to było, ten zestaw był inspirowany karierą NASA. No, szkoda, szkoda. Na tej flace tamtej, co była biała, no, ale dobra, to potem już wam powiem. Mamy tutaj jakieś takie proste zamalowania. Mamy drugą buźkę. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo drugich buziek. Tutaj jest taka radosna, a tu taka przestraszona, że jakby już nie może biegać na tej bieżni i po prostu jest już tym zmęczony. Płaski są takie tradycyjne, normalne. Jeszcze tutaj są takie fajne nadruki. No niestety na nóżkach i na rączkach niczego nie mamy. Tutaj powiem wam, że troszeczkę mnie smuci to, że mamy dokładnie trzy takie same torsiki, jeszcze trzecie to za chwilę omówimy, więc tutaj nic wam już nie będę mówił, o co tutaj chodzi z tym torsikiem. Włoski są tradycyjne, tutaj jest radosny jeszcze, a tu już, no, chce mu się wymiotować. Torsik, tak jak mówiłem, się nie zmienił. Trzecia figurka z tym samym torsem, jest to już kobieta. Tutaj ma ona jakieś takie kółeczko, że takie, no, nie wiem czemu. Czy możemy coś tam sobie wpiąć? No nie wiem. Tył jest normalnie zamalowany. Nie mamy drugiej buźki tutaj niestety. Mamy taki tradycyjny, radosny uśmiech. Znaczy to taki nie jest radosny, tylko taki nijaki. Figurka numer 4 jest to taki tutaj badawca. Ma ona fajną, szarą tutaj koszulę. Szkło powiększające. Taki typowy fartuch. Włoski są takie normalne i tradycyjne. Mamy drugi uśmiech, no i tutaj to jest dokładnie ten sam uśmiech i buźka, co dostawaliśmy, podejrze w jakimś z tych zestawów. Tak, to był ze Wesołe Miasteczko, że tutaj praktycznie nie widać tej różnicy. Tył jest tak tutaj zamalowany. Nie mamy żadnych nadruków na rączkach. I to troszeczkę jest smutne, ale ten przód jest naprawdę ciekawy i ładnie wyposażony. Figurka numer 5 jest to tutaj pani, która kusi, żeby biegać do tej pizzy, żeby on mógł sobie zjeść. Dostała ona właśnie na wyposażeniu megafon. Tutaj jest fajny torsik, taki typowy lekarski, więc do jakiejś takiej makiety nam się najbardziej jak przyda. Czapeczka z daszkiem, kucyk. To jest kucyk, tak, jakieś tutaj proste nadruki. No i ta pizza, ona jest ciekawa i już ładnie tutaj namalowana. I jeszcze tutaj tylko dodam, że tutaj nie ma drugiej buźki, a ta buźka jest taka tutaj raczej przekonująca, żeby biegać. Figurka numer 6 jest to tutaj również taka pani, która się zajmuje tamtą rakietą, przynajmniej u mnie. Dostała ona na wyposażeniu najnormalniejszy czerwony kubek. Fajnie jest, że na tych nóżkach są jakieś takie proste nadruki, tylko nie wiem czemu mi się wydaje, że Lego to po prostu przekrzywiło. I to jest złe. Tutaj też, no niestety, ja nie wiem co tutaj się stało. Z tyłu też jakieś proste nadruki. I tutaj mamy drugą buźkę taką ubrodzoną błotem, a tutaj jeszcze z okularami. Fajnie, że mamy kask i włosy, to jest na duży plus. A przód tutaj takie są jakieś też proste nadruki. Więc tutaj troszeczkę z tymi nóżkami szkoda, naprawdę. Figurka numer 7 jest to ten prezenter telewizyjny, który przyszedł tutaj właśnie, żeby zrobić wywiad. Jest on bardzo ładnie tutaj ubrany, pasek ma, krawat, koszulę, marynarkę i do tego, znaczy to jest taki garnitur nawet już, można powiedzieć. Włoski są naprawdę ciekawe i fajne. Nie mamy drugiej buźki niestety, a tu jest taki już często spotykany, a tył tutaj takie po prostu jakieś potargnięcia i raczej tutaj tył. To nie jest jakaś specjalna piękność. I jeszcze on dostał tutaj, no, najnormalniejszy mikrofon. Już Lego robiło, że tutaj jest srebrne, a tutaj uchwyt jest inny, więc szkoda. Figurka numer 8 jest to pan, który po prostu kamerzysta, no powiedzmy, niech będzie kamerzysta. Dostał on naprawdę fajną kamerę, chociaż już taką mam na pewno jedną, ale tutaj są jeszcze te takie groszki.
I on tutaj jest przestraszony po tym, jak się wyłoniła tam ta maska, którą za chwilkę sobie omówimy również. I tutaj ma drugi wyraz twarzy, taki poważny. Ma bardzo fajny torsik, chociaż taki już dostawaliśmy w tych zabawach na plaży przy tym dziadku chyba. Tak, i tył jest tutaj naprawdę bardzo ładnie zadbany. A włoski są takie no tradycyjne, chociażby nawet w serii DFB. Figurka numer 9 jest to astronauta. Dostał on właśnie na wyposażeniu tutaj tą fajną mackę i za chwilę Wam pokażę jeszcze taką podobną mackę z serii 13. Oto ona, ale ona jest troszeczkę bardziej tutaj ładnie zrobiona, ponieważ ma ona jeszcze te nadruki tutaj na głowie, więc tutaj to jest szkoda troszeczkę. I tutaj właśnie przy tych astronautach, a za chwilę przy pani astronautce, mamy tutaj jeszcze włosy, że możemy ściągnąć mu ten hełm i zapas tlenu. I tutaj Wam może pokażę, ale nie będzie mi się chciało ściągać tego tlenu już, więc tak on tutaj wygląda bardzo fajnie. Przy okazji Wam pokażę drugą główkę, taka tutaj z wąsikiem fajna. I a tutaj jest w ogóle już radosny, ja mu tutaj kask założę, który jest bardzo fajnie skonstruowany. I tutaj zobaczcie, na tym kasku jeszcze z tyłu jest inny kolorek, ale chyba będę zmuszony tutaj to ściągnąć, ponieważ tutaj są bardzo ładne nadruki. A teraz mu tam założę, niech będzie, niech będzie taki. No dobrze, to jeszcze z przodu Wam te torsiki piękne pokażę i nóżki naprawdę są też ładnie zrobione, więc ci astronauci mi się podobają bardzo. Kolejna figurka jest to pani astronautka. Tak jak już pokazywałem Wam przy tym pokręcadełku, tam położyłem jej kask oraz zapas tlenu. Dokładnie tak samo zdobiona. Mamy takie fajne włoski. Tutaj jest z przymrużeniem oka wyraz twarzy, a tu taki raczej normalny i tradycyjny. A więc to tutaj o tej figurce to chyba już wszystko. Kolejna figurka tutaj... Pierwsze co pomyślałem, no po prostu istny chirurg, maska, tutaj czepek, po prostu no istny chirurg, ale to nie jest, on po prostu steruje tamtego drona. Bardzo ładny jest ten nadruk i ja może Wam go tutaj pokażę, tak, tak to się prezentuje. Torsik jest normalny, tył również, tutaj nie mamy drugiej buźki, na pewno popatrzyłem, a przód się tak prezentuje. I jeszcze tutaj mamy taką jakby wajkę, tak to mogę nazwać, żeby po prostu tym dronem sterować. Kolejna figurka jest to spawacz i tutaj naprawdę się cieszę, ponieważ tutaj pokazuję Wam tego spawacza z 10 serii. Oni są bardzo do siebie podobni, tylko jedyna różnica to tu, że jest nadruk świetny, a tu po prostu tego nie ma. I to mnie troszeczkę tutaj zasmuca. Mówię, że to nie jest mój spawacz, tylko mojego brata, więc już go tutaj za chwilkę oddam. Ma on właśnie tą tradycyjną maskę. I tu jest po prostu taki tradycyjny wąsik. Drugiej buźki nie ma, no bo jakże mogłaby być, to by tutaj nie zasłoniło. Przód jest taki, no tutaj już właśnie tak jak mówię. No patrzcie tutaj, nie wiem czy to tak ma być, że jest przekrzywione, czy to tak Lego zrobiło błąd taki? No po prostu nie mam pojęcia, ale dużo tutaj jest takich figurek, że po prostu te torsiki się powtarzają. A jak już torsik się powtarza, no to nóżki też. No niestety. Figurka numer 13 jest to robot. I tutaj tak naprawdę to nie wiem, czy można nazwać figurką, chociaż no tak, jest bardzo podobna do figurki. Więc sobie go omówimy. Ma on bardzo ciekawe tutaj właśnie te elementy, że to po prostu tutaj można wyciągnąć, no ale nie będę teraz chciał siły używać i po prostu popsuć sobie całe studio. No nie, to po prostu się tam wyciąga. Tutaj jest właśnie to zamocowane na takim po prostu szkielecie jakby, który dostajemy właśnie w takich, no szkieletach po prostu białych, jakichś tam strasznych zestawach. Tutaj są, się powtarzają te rączki, znowu hełm, który tutaj jest tak samo zrobiony. Główka jest złota, więc naprawdę to jest dobre i fajne. Tutaj jest takie kółeczko, a rączki są zamontowane właśnie na tym tutaj szkielecie. No i ten tutaj, jakby to powiedzieć, ta zbroja tak jakby, no i nie chce to się wyciągnąć, no patrzcie, o. To Wam przynajmniej pokażę tego szkieleta.
A tak to się tutaj prezentuje. Bardzo ładnie to jest zrobione. I to sobie tutaj tak wpinamy. I tak to się prezentuje. Figurka numer 14 jest to taki tutaj. Jest taki tutaj astronauta. Ma on złoty hełm i tutaj postaram się to wam pokazać, że to jest kobieta. I ona jest tutaj fajnie bardzo zbudowana, ponieważ ma te takie jakby skosiki. I bardzo ładnie jest to po prostu zrobione. No tutaj niestety nie dostajemy włosków, więc musimy mieć astronautkę. I tutaj mamy jeszcze taki jakby, no nie wiadomo czy to kamerka jest, czy jakiś laser. Tu jest jeszcze aparat. Te nadruczki są w miarę fajne, chociaż też jakieś odjazdowe nie są. Tak to jest zamocowane tutaj na tym elemenciku i tak to się tutaj prezentuje. Ostatnia figurka jest to również taki tutaj kosmita i właśnie tutaj o tej fladze mówiłem, że bardzo szkoda, że tutaj nie mamy nadruku NASA. To jest po prostu dla mnie smutne i jeszcze raz smutne, no ale dobra, no już niech będzie, tak się stało. I tutaj mamy takie tutaj nadruki. Jest on niebieskiego koloru, więc bardzo fajny to jest kolor. I tutaj postaram się wam to pokazać, co jest z tyłu. Tak to się prezentuje. No niestety te tutaj butle z tlenem nam to zasłaniają wszystko. I hełm. I to tutaj jest pomarańczowy, więc bardzo fajny również kolor. I możemy sobie wpiąć tam jego flagę. A, z przodu tak to się tutaj prezentuje. No to skoro już tak profesjonalnie pokazuję wam elementy zapasowe, to już tak rozłożyłem to, wyciągnąłem z tamtej komory i tak to się tutaj prezentuje. Tyle jest elementów zapasowych, dużo jest groszków przezroczystych, więc naprawdę na duży plus. No i już ostatni raz widzicie ten zestaw tutaj. I teraz mam dla was takie małe pytanko. Który ze zestawów mini Fidges oraz mojej makiety wam się po prostu podoba to najbardziej? Możecie obejrzeć wszystkie recenzje, ponieważ ja je wrzuciłem. I tutaj mam te wszystkie zestawy z makietami. Napiszcie w komentarzach właśnie, która wam się podoba najbardziej. Jeszcze raz tutaj pokazuję. Oczywiście zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, do zasubskrybowania kanału oraz lajkowania, pisania komentarzy. A na dzisiaj myślę, że to tyle. Nie zapomnijcie właśnie napisać, która z makiet wam się podoba najbardziej. Ja je troszeczkę ulepszyłem, więc tutaj możecie sobie na nie patrzeć. A na dzisiaj to tyle. Cześć i czołem. Pa!